Ja panu nie przerywałem. Debata polityczna RDC. Robert Łuchniak, zapraszam państwa i witam naszych gości. Jerzy Budzyn, Ruch Palikota, witam serdecznie. Dobry wieczór państwu. Wojciech Gajewski, Solidarna Polska. Dobry wieczór państwu. Arkadiusz Iwaniak, Sojusz Lewicy Demokratycznej. Dobry wieczór państwu. Jest z nami również Tomasz Jędrzejczak, Kancelaria Premiera, sekretarz stanu, nowy zresztą, Polskie Stronnictwo Ludowe, witam. Witam serdecznie. Marcin Kierwiński, Platforma Obywatelska. Dobry wieczór. Jacek Sasin, Prawo i Sprawiedliwość. Dobry wieczór. Proszę państwa, to oczywiście temat dnia, zacytuję premiera, potrzebowaliśmy z ministrem Gowinem czasu, nie po to, by grillować, aby zastanawiać się, czy możemy współpracować, powiedział Donald Tusk. Dziś Jarosław Gowin przekonał mnie, że jest to jeszcze możliwe, dodał premier. No i zapowiedział, że kwestia związków partnerskich znajdzie swoje zakończenie, a więc jakiś projekt ustawy ze strony Platformy Obywatelskiej może trafić do parlamentu. No dobrze, ale też niektórzy twierdzą, że to po prostu konsolidacja przed głosowanym w tym tygodniu wotum nieufności. No i jak w takim razie traktować pozostanie Jarosława Gowina w rządzie? Marcin Kierwiński, Platforma Obywatelska. Od samego początku pan premier Donald Tusk mówił, że czeka na rozmowę z panem ministrem Gowinem o tym, aby rozmawiać o tym, jak minister Gowin wyobraża sobie dalsze funkcjonowanie w rządzie. Ta rozmowa dzisiaj miała miejsce. Widać wyjaśnienia pana ministra dotyczące tego nieporozumienia, jeżeli chodzi o wystąpienie pana ministra Gowina na mównicy sejmowej zostały przyjęte i właściwie temat się zamyka. Wiązanie tego z wirtualnym projektem pana profesora Glińskiego, z tym konstruktywnym wotum nieufności, które już teraz wiemy, że konstruktywne być nie może, bo kandydatury profesora Glińskiego popiera tylko Prawo i Sprawiedliwość, nawet najbliższa PiS-owi ideologicznie formacja Solidarna Polska już dawno powiedziała, że pana profesora Glińskiego nie poprze, więc ten projekt jest bez szans, więc wiązanie tej sprawy z dzisiejszą rozmową, dzisiejszą decyzją pana premiera, no to całkowite nieporozumienie. No z pierwszą czy z drugą rozmową? No bo właśnie. Dwie zdaje się były. No właśnie, bo podobno pan... tak, że po spotkaniu o 11 Jarosław Gowin nie był ministrem, a po następnym spotkaniu był znowu ministrem, nie, to prawda? Szanowni państwo, wydaje mi się, że ministrem się jest do tego momentu, aż prezydent nie odwoła takiego ministra, więc tutaj chyba nic nadzwyczajnego nie zaszło. Nie ma nic nadzwyczajnego w tym, że premier spotyka się ze swoim ministrem i rozmawiają o tych sprawach, które są ważne dla koalicji rządzącej. Pan minister Gowin i podczas pierwszej rozmowy, tak żeby usiąść wszelkie spekulacje, podczas drugiej rozmowy i po pierwszej rozmowie i po drugiej rozmowie jest ministrem w rządzie Donalda Tuska. Myślę, że premier na konferencji o godzinie 15 bardzo jasno i dobitnie to powiedział. A to, że każdy z ministrów tego rządu podlega ocenie premiera i jego praca jest na bieżąco weryfikowana, to chyba dobrze dla tego programu, który jest realizowany przez tą koalicję. No niemniej są komentarze, że to jest dzień porażki premiera. Jacek Sasin na Prawo i Sprawiedliwość, tak? Tak, ja może nie będę tak zręczny jak mój poprzednik zapytany o ministra Gowina, większość czasu poświęcił profesorowi Glińskiemu. Widać, że to jest dla Platformy niewygodny temat. Wirtualność tego pomysłu, to, panie pośle. Dzieje się wokół konkretnie sporu pomiędzy premierem a ministrem Gowinem. Muszę powiedzieć, żenująca sytuacja. Naprawdę. To jest tak, że to jest taki jakiś never ending story po pierwsze, czy trwająca non-stop rekonstrukcja rządu. Najpierw premier długo zapowiadał rekonstrukcję rządu, następnie góra urodziła mysz, potem zaraz szybko dowiedzieliśmy się, że teraz będzie minister Gowin na tapecie, odwołany, nieodwołany. Teraz czekamy na kolejną rekonstrukcję rządu, która ma nastąpić latem. Jak rozumiem, media będą się cały czas emocjonowały, co naturalne zresztą i nie jest to zarzut do mediów. No, serial trwa od 25 stycznia. Serial trwa, Platforma Obywatelska zajmuje się sobą, rząd zajmuje się sobą. Zamiast zajmować się poważnymi problemami, które trafią Polaków, woli się zajmować związkami partnerskimi i tym, kto będzie ministrem. Niepoważne mam nadzieję, że wszystkich to, którzy będą decydować nad wotum nieufności właśnie dla rządu w tym tygodniu, to otrzeźwi. Natomiast jeszcze wracając do ministra Gowina, czy ja się zastanawiam i myślę, że wszyscy się zastanawiamy nad tym, co spowodowało, że pan premier najpierw zapowiadał, że podejmie dzisiaj decyzję,
decyzję, a dzisiaj żadnej decyzji tak naprawdę nie podjął, no bo minister Gowin był ministrem i jest dalej, jak słyszeliśmy przed chwilą od posła Kierwińskiego. Nic się nie wydarzyło. To po co było po pierwsze zapowiadać, że dzisiaj będzie jakaś decyzja w tej sprawie? Po co to premierowi było potrzebne? Decyzja była. Ale po co to było premierowi potrzebne? Przecież to jest niepoważne. Przecież podejmuje się... To są takie sytuacje, gdzie najpierw się podejmuje decyzja, a potem się dopiero o nich informuje, a nie zapowiada się coś, co potem nie następuje. To jest po pierwsze. Po drugie, dlaczego minister Gowin został odwołany? Otóż według mojego przekonania premier zorientował się, że partia mu się wymyka z rąk, że tam Grzegorz Schetyna ze swoimi ludźmi buszuje i dzisiaj odwołanie Gowina byłoby wepchnięciem jego i ludzi jego popierających, polityków jego popierających w Platformie w ręce Schetyny, a taki sojusz byłby dla premiera niezwykle niebezpieczny, być może zabójczy i być może zaowocowałby odejściem premiera z szefa Platformy Obywatelskiej. Zamieszanie w Platformie Obywatelskiej, nie należy się spodziewać, że ta formacja i ten rząd jeszcze cokolwiek pozytywnego zrobi, powinien jak najszybciej odejść. Jedno zdanie dosłownie, ale ja rozumiem, że poseł Sasin nie rozumie rozmowy premiera z ministrem, bo Jarosław Kaczyński, jak był premierem, ze swoim wicepremierem rozmawiał za pomocą służb specjalnych i takie były standardy PiSu. Obaj panowie się nawzajem. Nie dziwię się, że pan nie rozumie, że może być konstruktywna rozmowa. Obaj panowie nawzajem się nie rozumieli, bo z jednej strony przytoczył pan redaktor na początku. Proszę mi to pozwolić zakończyć. Jeszcze raz, nie dziwię się, że pan nie rozumie. Ale niech pan nie powtarza. Jarosław Kaczyński rozmawiał ze swoim wicepremierem za pomocą służb specjalnych. Powie, panie pośle, nie musi pan 5 razy powtarzać. Jeśli pan poseł mówi, że ktoś tu czegoś nie rozumie, to przede wszystkim chyba pan premier Tusk z panem Gowinem się dzisiaj nie zrozumieli, bo z jednej strony premier Tusk powiedział to, co zacytował pan redaktor na początku, że to właśnie minister Gowin przyobiecał premierowi teraz... Przekonał, że są w stanie ze sobą współpracować, prawda, i że właśnie, jak rozumiem, że minister Gowin przyjął optykę premiera, a z drugiej strony minister Gowin po tym samym spotkaniu wypowiada się i mówi, że powiedział jasno premierowi, że on zdania w sprawie związków partnerskich nie zmieni, będzie się kierował swoim sumieniem i premier przyjął takie stanowisko. Państwa, ja jestem ciekawy, przede wszystkim panowie się w rządzie nie rozumieją. Jaki będzie głos, no właśnie, Tomasza Jędrzejczaka, przypomnę, Polskie Stronnictwo Ludowe, sekretarz stanu Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, bo ze strony przedstawicieli pana partii to takie głosy zadowolenia padały dzisiaj, że politycy PSL-u no mają dobre relacje z Jarosławem Gowinem i że dobrze się stało. Oczywiście, że tak. Z wyjątkiem tej sprawy z sądami, to Jarosław Gowin jest politykiem, który nawet pasował swoim profilem konserwatywnym do Polskiego Stronnictwa Ludowego i w żaden sposób nie... Już tu to proponował. Nie było żadnej takiej propozycji, tylko mówię o tym, że Polskie Stronnictwo Ludowe cieszy się z tego tytułu, że w Platformie Obywatelskiej zaczyna się znowu dobrze dziać, bo nie jest nam na rękę, żeby się tam coś działo złego. I cieszymy się z tej decyzji, że jakaś jest ta decyzja i oczywiście przyjęlibyśmy, pan premier Tusk ma prawo do doboru swoich pracowników, przyjęlibyśmy oczywiście również decyzję o zmianie ministra sprawiedliwości. Ale cieszymy się, że jest taka decyzja i znowu, tak jak poseł tutaj mówi, pracujemy, robimy wszystko dobrze dla Polski, żeby Panie ministrze, a czy to, co się dzieje na linii premier minister sprawiedliwości, wpływa znacząco na jakość działania rządu według pana? Nie wpływa znacząco, ale wie pan, w każdej firmie... No bo rząd nie działa. Chwileczkę, zaraz pan będzie miał głos. W każdej firmie dobrze jest, jeżeli współpracownicy dobrze współpracują, dobrze pracują dla szefa z szefem i tak samo w rządzie. Rząd to też jest ciało, które trzeba zarządzać, którym musi być wydolne i wydajne i tak samo jest u nas. Więc nie cieszyliśmy się z jakichkolwiek problemów, nie cieszymy się, jesteśmy racjonalnym policjantem. Cieszymy się z tego, że Platforma sobie z tym małym problemem poradziła i teraz możemy już iść tylko do przodu. No dobrze, a co na to SLD, Arkadiusz Iwaniak? Znaczy, pan minister zwrócił uwagę na jedną bardzo ważną rzecz, że potrzebna jest zgoda do tego, żeby zarządzać. Natomiast tutaj ten spektakl, który oglądamy, to jest zarządzanie poprzez strach, bo najpierw słyszeliśmy zapowiedź, kilku ministrów polegnie. Z dużej chmury mały deszcz. Nie oceniam tego.
Następnie później słyszeliśmy, że minister Gowin na pewno poleci i to już tam była licytacja. Ja mam to kalendarium zdarzeń, do tego 25 stycznia. Takie były spekulacje, natomiast ale to chyba śmieszne i zabawne jest stwierdzenie, które pan redaktor przed chwilą przeczytał, że premier polskiego rządu potrzebował czasu i rozmowy z ministrem polskiego rządu, żeby zrozumieć, że mogą dalej współpracować. Pytam się tylko, gdzie w tym wszystkim jest, gdzie w tym wszystkim jest gospodarka, gdzie w tym wszystkim są ludzie. A nigdy pan tak nie rozwiązywał konfliktów? Ludzie. No ja myślę, że to po prostu się bierze do biura, nie robi się spektaklu tygodniowego czy dwutygodniowego, kto kogo wyrzuci, siłowanie. No wiemy, o co chodzi. W Platformie jest pęknięcie, są frakcje. Panie sekretarzu, Ryszard Kalisz, jego odejście to nie jest spektakl? Ale Ryszard Kalisz nigdzie nie odchodzi. No dobrze, a kiedy będziemy wiedzieli, czy Ryszard Kalisz odchodzi, czy nie? Jutro ma w tej sprawie zapaść decyzja, czy tak? Do mnie pytanie w sprawie Ryszarda Kalisza. W sprawie Ryszarda Kalisza. Znaczy zarząd Sojuszu zbiera się w środę i będzie na ten temat rozmawiał. W środę. O której? Tak. Szczerze powiedziawszy, nie znam godziny, ale myślę, że to by tam no godziny. Ja pytam o to, bo wiosna idzie, a tu wykopki raczej się w partiach zaczęły robić jakoś tak. I Ryszard Kalisz to jest też jeden z tych polityków, którzy mogą się znaleźć poza dotychczasową partią, przynajmniej potencjalnie. Nie sądzę, z tego co widzę, to nie ma takich zapatrywań, żeby Ryszard Kalisz znalazł się poza Sojuszem Lewicy Demokratycznej. Na pewno będzie rozmowa na ten temat. A zapytam jeszcze Tomasza Jędrzejczaka, a pan Serafin będzie w PSL-u? Kiedy będzie w tej sprawie decyzja? Panie redaktorze, dzisiaj trwa, mam nadzieję, że pewnie już się zakończył, ale ja musiałem wyłączyć telefon, żeby wejść do studia. Nie mam jeszcze decyzji. Dzisiaj jest posiedzenie Wojewódzkiego Sądu Tarzyńskiego na Śląsku i czekam na sygnał. No tak jak powiedziałem, wyłączyłem telefon o godzinie 17. Jeszcze mi pisali, że nie ma tej decyzji, więc czekamy wszyscy, ale ja myślę, że kolegom naszym, może za chwilę byłem kolegą Serafinem, nie ma się czym zajmować, ponieważ w Polskim Stronnictwie Ludowym jest zasada taka kardynalna, że jak rozmawiamy ze sobą, to się nie nagrywamy i... No a jak będą kolejne taśmy prawdy po dymisji, po wyrzuceniu go z partii? Panie redaktorze, ja nie sądzę, żeby były kolejne taśmy prawdy. Kolega Serafin bardzo kwieciście o tym opowiada, to jest doskonały mówca, ja tutaj chylę czoła, kiedyś nawet mu powiedziałem, że doskonały jestem, ale to jest tylko moim zdaniem formuła obrony przed mechanizmami partii, które w tym przypadku już ruszyły i zobaczymy, co dzisiaj będzie. To oczywiście jest autonomiczne ciało, nikt na niego nie wpływa. Wniosek złożył rzecznik dyscypliny partyjnej i machina jest w ruchu. Dzisiaj ma być decyzja. No dobrze, a idźmy dalej w opiniach na temat tego, że zostaje jednak minister sprawiedliwości na swoim stanowisku. Jerzy Budzyn, Ruch Palikota. Tego się należało spodziewać, jak rozumiem. No ale w zeszłym tygodniu, jak żeśmy tutaj takie zakłady bukmacherskie w studiu robili, czy zostanie, czy nie zostanie, to w ogóle nie przypominam sobie, żeby ktokolwiek powiedział, że nie zostanie, więc wyszło na to, że wszyscy byli tydzień temu pewni, że zostanie. No i został. No i właściwie nic się w tej sprawie nie zmieniło. Ja myślę, że to nie chodzi o to, czy panowie się ze sobą dogadali, czy nie, czy stracili zaufanie, czy nie stracili zaufania. Mówiłem o tym w zeszłym tygodniu i powtórzę to w tym tygodniu. Po prostu Platforma Obywatelska w kwestii utrzymania się przy władzy jest partią absolutnie jednolitą. No to po prostu, choćby się nie wiem co działo, to w tym momencie wszyscy zapomną, kto kogo opluł i kto komu coś nieładnego powiedział. Wszyscy będą potrafili ze sobą rozmawiać i zgodnie podnieść rękę. W związku z tym nie został pan minister Gowin usunięty dzisiaj, nie zostanie usunięty w czasie letniego przeglądu ministrów, ani nie zostanie usunięty w czasie jesiennego przeglądu ministrów, jeżeli taki będzie. Po prostu będzie tak długo trwał, jak razem z nim będzie trwała ta koalicja. No i tyle. No i dopóki nie ma szansy na to, żeby na przykład odszedł tylko sam Gowin i w związku z tym była szansa dalej na trwanie, albo żeby może przeszedł do PSL-u, bo to też powoduje taką sytuację, że dalej się nic nie zmienia, albo coś jeszcze w tym samym stylu, no to tak będzie trwało, no do momentu, kiedy nie będą te listy układane, no bo wtedy, że tak powiem, rzeczywistość się odczaruje, no ale do tego czasu jeszcze zostało daleko. Wtedy się już go nie obrzydzi na listach, nie znajdzie. Jeśli pana tak pozwolicie, ja tylko słowo chciałem tutaj zauważyć, że to, co powiedział mój przyjaciel Jerzy,
To radio dla siebie jest tak opiniotwórcze, że nawet premier wsłuchał się w głos i proszę bardzo, decyzja jest taka jak w radiu dla ciebie. Wsłuchajmy się w głos Wojciecha Gajewskiego, Solidarna Polska. Solidarna Polska patrzy na ten serial długotrwający, trwający już właściwie od stycznia, jak na kolejną odsłonę różnych zmagań PR-owych w celu przykrycia konkretnych spraw. Tak naprawdę, jeżeli chodzi o ministra Gowina, to trudno było posądzać Platformę Obywatelską, że zrezygnuje z tego ministra. Tak samo poseł Gowin, trudno, żeby też zrezygnował z zaplecza, jakim dysponuje jako minister, jako zwykły poseł. Na pewno nie zbudowałby silnej frakcji, która mogłaby w jakiś sposób wyjść z PO bez uszczerbku. Jako minister ma to zaplecze. Jeżeli chodzi w ogóle o tę sytuację, którą trafnie niedawno profesor Leszek Balcerowicz ocenił jako zagrywanie członkami rządu przez premiera Donalda Tuska jak pionkami na planszy, określił, że za rzecz niezręczną i za rzecz, której premier nie powinien robić. Można powiedzieć, że niestety jest to smutne. Jest to smutne, że nawet dla celów PR-owskich, aby przykryć chociażby dosyć kiepski wynik choćby negocjacji w Brukseli. Dzisiejszy Herald Tribune donosi, że na 27 krajów członkowskich tylko dwa kraje nie wynegocjowały niczego podczas negocjacji. Te dwa kraje to Wielka Brytania i Polska. Tyle tylko, że Polska milczała i nic nie robiła. Pozostałe 25 krajów otrzymały różnego rodzaju pomoc. Ale chwila, bo to bardzo ważne, co tak pan samo, mówi. Tak w jakim samo. Kontekście niczego nie wynegocjowały? Nie wiem, czy pan wie, że Polska i Słowacja mają więcej niż w poprzednim okresie programowania. Oczywiście, proszę mi powiedzieć, skąd to się wzięło. To rozumiem, że nam dało to, nie wiem, pierwszy raz, niebo. Nie, Francja jest największym beneficjantem Funduszu Europejskiego. No, ja to jest bardzo... Mogę przesłać stosowny link. Bardzo ciekawy artykuł, chyba, nie wiem. Bardzo możliwe, że popatrzyli, jaka była pozycja wyjściowa do tej tury negocjacji, to rzeczywiście tutaj utrzymaliśmy to, co było zapowiadane, ale to było jako cel wyznaczone. Ale jeżeli budżet jest mniejszy, a my mamy więcej, no to chyba każdy to jest sukces. Każdy z 25 oprócz wielu. W każdym razie chciałbym o coś jeszcze innego teraz. Jeszcze jest oczywiście system opieki zdrowotnej. Niedawno była tragedia 2,5-rocznego dziecka, które zmarło dlatego tylko, że po prostu... To będzie kolejne pytanie. Kwestie związane z infrastrukturą drogową. Też mamy duży problem. Nikt o tym nie rozmawia. Rozmawiamy mocno o przesunięciach w rządzie, które w ogóle nie nastąpiły. A spróbujmy porozmawiać jeszcze o sprawie pani Ilony Klejnowskiej, działaczka Prawa i Sprawiedliwości, która według polityków Solidarnej Polski właśnie miała omotać jednego z działaczy tej partii, Mariusza Łuszczka. Wszystko po to, by ten dostarczał Klejnowskiej dokumenty ziobrystów. Dzięki temu Prawo i Sprawiedliwość miałoby szybciej organizować konferencję i podbierać pomysły Solidarnej Polski. No cóż, z panem Mariuszem Łuszkiem Solidarna Polska rozstała się już 8 lutego. Przykre jest to, że jedynie łączą nas tego typu związki, dosyć niebezpieczne związki z Prawem i Sprawiedliwością. Nie, ale one są takie heteroseksualne. Prawo i Sprawiedliwość ciągle mówi, że Solidarna Polska jest mało znaczącym planktonem w parlamencie, a z drugiej strony posuwa się do tego typu środków, żeby wyciągać od nas sposoby działania w polskiej polityce. Zapraszam w ogóle Prawo i Sprawiedliwość. Jeżeli ma ochotę zobaczyć, jak my to robimy bez milionów złotych dotacji państwowych, bo nie jesteśmy partią parlamentarną, nie ma problemu, zapraszam do centralnego. Jak pan skomentował taki cytat z rzecznika Prawa i Sprawiedliwości Adama Hoffmana z Ziobrą, jest tak, miał być delfinem, chciał być rekinem, a został leszczem. Trudno to skomentować. To jest wypowiedź pana posła.
No cóż, no. No dobrze, a Jacek Sasin, czy pan by też tak chciał patrzeć na byłego kolegę partyjnego? Ja bym apelował do, i do pana, i do polityków w Polsce, żeby się zajmowali poważnymi tematami. Na pewno mamy dużo dlaczego Matahari mamy... w szeregach partyjnych? Panie redaktorze, no, to jest wszystko żenujące, naprawdę. Dzisiejsze wypowiedzi polityków Solidarnej Polski świadczą o tym, że oni powinni do przedszkola się udać, a nie do poważnej polityki. Budowanie jakiegoś w ogóle przekazu, że ktoś im coś wykrada, no to naprawdę, no, ręce opadają. Ręce opadają, naprawdę. To jest tak, no jeśli jest partia taka jak Solidarna Polska, która nie ma żadnego pomysłu na to, jak zaistnieć, no to ja rozumiem, że właśnie wywołuje tego typu afery, bo przynajmniej zyskuje tyle, że my o niej, my i dzisiaj w mediach dużo się mówi o Solidarnej Polsce, Zbigniewie Ziobrze. Ale nawet sam prezes komentował chyba. Pytany o to, prawda? Więc jak się pyta, to ja też niestety niechętnie, bo To nie jest żaden trudny temat. My nie mamy pomysłu, niech pan nie będzie żenujący naprawdę. Odsyłam tych, którzy i pana, tak mówię tu do swojego kolegi z Solidarnej Polski, który twierdzi, że nie mamy pomysłów na Polskę, odsyłam pana naszą stronę internetową www.pis.org.pl, gdzie mamy pełen program. Program się nazywa Alternatywa. Jest to pełen program z nie, to jest program Prawa i Sprawiedliwości, na ten moment, który się zbliża, czy na ten moment, kiedy wygramy wybory i zaczniemy rządzić w Polsce. I kończę z tą motokami. Komentował to tak, że po prostu młodzi posłowie w Sejmie kontaktują się ze sobą i przekazują sobie różne informacje. Zapewne tak, no to jest normalne, że niezależnie od tego, w jakich jesteśmy partiach, się ze sobą jakoś tam w tym sobie kontaktujemy, że nie żyjemy w gettach tam, prawda, gdzie okopani nie spotykamy się, nie rozmawiamy ze sobą. Z czegoś, co jest normalną jakąś rozmową, rozumiem, zrobiono aferę, bo Solidarna Polska zrobiła aferę, bo też jakby na to zwrócić się. Jako jedynej opozycji, rozumiem, inni nie lubią. Bardzo to jest ciekawe, jak państwo to... Ale może młodzi posłowie rzeczywiście zwykle częściej rozmawiać ze sobą niż tuzy partyjne. Ostatnie, panie rektorze, ostatnia kwestia, bo przy tej okazji warto powiedzieć jeszcze jedno. No, jak się w tej sprawie zachowuje Zbigniew Ziobro i jego ludzie? Włamania do prywatnej skrzynki internetowej tego młodego człowieka i wyławianie jego maili z panią Janą Klejnowską. Ja rozumiem, że jakby od pewnych metod się trudno oderwać, prawda? I że to jest Ja rozumiem, panie redaktorze, że to jest tak, że w Solidarnej Polsce to a już kiedy dzisiaj te metody sprawdza były się, sprawdza się. No to kto to ministra Ziobro, proszę spytać. Natomiast to jest tak, że w Klubie Solidarnej Polski się rozumieją, niczym innym się nie zajmują, tylko sprawdzaniem sobie nawzajem skrzynek mailowych, tego, kto z kim rozmawia. Ja rozumiem, że od dzisiaj to już jest tak. Jak ktoś z Solidarnej Polski się spotka z kimś teraz z PiSu albo z innej partii, to będzie go wyrzucać od razu. To jest jakaś naprawdę zupełnie dziwny sposób poprawiania polityki. Panie pośle, nagle się okazuje, że ten mikroplankton, o którym państwo non stop mówią, czyli o Solidarna Polska. My mówimy o Solidarnej Polsce, no właśnie słyszę, że tak. No, jest jakiś sposób dla państwa źródłem po pierwsze informacji, bo ci młodzi ludzie przekazywali sobie informacje w jedną stronę. A druga sprawa, że państwo ciągle podkreślacie, że my się nie liczymy. Najwyraźniej się liczymy i najwyraźniej teraz mamy pełne prawo, żeby zapoznać się z tymi panowie, stronami. Marcin Kierwiński, Ja rozumiem, że pan poseł Sasin przed chwilą przeprosił za okres błędów i wypaczeń za czasu rządu Prawa i Sprawiedliwości. To cenne, że wreszcie do tego typu deklaracji się doczekaliśmy po iluś latach. Ja to utrwalę w zajawce chyba. Natomiast metody
tego typu metody podbierania sobie, wyciągania informacji, no powiedziałbym, to pachnie tym PiS-em z 2005 roku, więc trudno się dziwić, że i PiS, i Solidarna Polska są w tym tak zamoczone całkowicie, mówię o tych metodach. Natomiast chyba rzeczywiście nie ma się czym zajmować, zamiast wykradania jakichś tajnych informacji, jeżeli to jest prawda w ogóle, proponuję posłom PiS-u sprawdzać, tam jest taka przed salą konferencji, jest taka tabliczka, gdzie wszystkie konferencje na samym początku, na początku każdego dnia są wylistowane, nie trzeba tych informacji zdobywać jakimiś tajnymi operacyjnymi metodami, mimo że tutaj głębokie doświadczenie są w obu tych partiach. Wystarczy po prostu czytać. Panie pośle, czytajcie, co widać, to jest, będzie prościej. Widać wyraźnie, że dużo was łączyło, bo kłócicie się tak pięknie jak w rodzinie, która się tam gdzieś poróżniła, także to tutaj zastanówcie się, czy może nie wrócić do siebie, bo tak nie wam się rozmawia. A jeżeli chodzi o tą sprawę, to ja kojarzę tą panią Klejnowską z korytarzy sejmowych, bardzo sympatyczna pani, pozdrawiam serdecznie. I myślę, że tutaj nie ma co kontynuować tego wątku, bo on jest... jakby nie przystoi też powadze takiego świetnego redaktora audycji, jaką pan prowadzi, panie redaktorze. Także przejdźmy dalej. Dobrze. Proszę bardzo. Życzenie koalicji będzie spełnione. Proponuję, tylko że za chwilę będą ciężkie chwile dla koalicji, zapowiadam. Czy życzenia opozycji też pan redaktor będzie spełnione? Bardzo się panu cieszy z tego, o co zapytam po krótkiej chwili muzycznej. Debata polityczna RDC. Proszę Państwa, teraz bardzo smutny temat, bo przypomnę, dzisiaj rano prokuratura rejonowa w Chełmie wszczęła śledztwo w sprawie śmierci 3,5-miesięcznego Bartka, który przed tygodniem zmarł w lubelskim dziecięcym szpitalu klinicznym. Znamy też historię 2,5-letniej Dominiki spod Skierniewic, do której nie przyjechało pogotowie, choć miała prawie 42 stopnie gorączki. Mamy też postępowanie prokuratury rejonowej w Grodzisku Mazowieckim w sprawie nieumyślnego spowodowania śmierci 3,5-letniej Leny, która zmarła w szpitalu prawdopodobnie na posocznicę i tak dalej. Mamy głos Jerzego Owsiaka, który nawet, a tak to odbieram, zagroził, że zakończy całą Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. Minister Arłukowicz mówi o systemie, ale mówi też o ludziach, którzy czasem nie spełniają swojej roli. Ale zastanawiam się, na ile ta sytuacja, która rzeczywiście mocno wstrząsnęła, czy te sytuacje, liczba mnoga jest lepsza, które wstrząsnęły krajem, przełożą się teraz na działania polityczne. Czy poszczególne partie, które... W ogóle się nie przełożą. Nie, bo zastanawiam się, bo już słyszę tego typu komentarze, propozycje. Zastanawiam się, czy rzecz, no na przykład, wejdzie do parlamentu, czy może są jakieś rozwiązania, które należałoby wprowadzić, które regulowałyby na przykład udzielanie pierwszej pomocy. Tomasz Jędrzejczak. To będzie sprawa polityczna? To już jest może sprawa polityczna. Państwo, ze szczególnym uwzględnieniem chciałem poruszyć sprawę małej Dominiki, bo ja pochodzę z powiatu Rawa-Mazowiecka i to jest bardzo bliski powiat sąsiedni powiatowi Skierniewickiemu, więc tym bardziej jest mi przykro i ubolewam nad tym, co się stało. Aczkolwiek moje myślenie idzie w tą stronę, że to jest czynnik ludzki, błąd ludzki i być może trzeba zmienić system szkolenia dyspozytorów na pogotowiu albo na izbach przyjęć i iść w stronę większego zaufania. Jakby każdy z nas, jak jest chory, to nie wie, czy jest bardzo chory, czy jest słabo chory. Tak samo, albo jeszcze bardziej, gorzej, ja nie mam dzieci, ale pewnie z dziećmi jest jeszcze bardziej, więc nie wolno bagatelizować żadnego przypadku. Być może trzeba zmienić i w tą stronę iść. Ja nie jestem ekspertem od służby zdrowia, więc nie chciałbym pouczać tutaj ani koalicji, ani opozycji, bo naprawdę nie, nic więcej w tej sprawie na myśl mi nie przychodzi, poza tym, że jest mi bardzo przykro tak po ludzku, że te przypadki mają miejsce. Ale to błąd ludzki czy system rzeczywiście według pana? No pytanie, znaczy jakby mnogość błędów ludzkich może pokazywać, że jest jakaś luka w systemie. To tak chciałbym powiedzieć. No dobrze. Jerzy Budzyn, Ruch Palikota. Panie ministrze,
pierwszy raz się widzimy, więc powiem, nie chciałbym być nieelegancki, ale powiem tak. To nie może być sytuacji, że komuś jest przykro i to nie może być sytuacji, że w związku z tym, że to jest jakiś bliższy powiat czy dalszy powiat, po prostu państwo rządzicie szósty rok i przez te 6 lat nie udało wam się doprowadzić do jednej sytuacji, notabene wszystkim poprzednikom również. Otóż nie udało wam się doprowadzić do sytuacji, w której pacjent zacznie być podmiotem działania służby zdrowia. To jest jedyny i to jest taki grzech pierworodny. Dopóki pani dysponentka, pan dysponent, pani w rejestracji będzie wiedziała lepiej od chorego, jak on się czuje, no to będą takie sytuacje. Bo ja dzisiaj słuchałem parokrotnie w telewizji rozmowy mamy tej dziewczynki z tą dysponentką. Ta mama odpowiadała niezwykle spokojnie, logicznie, nie panikowała, ale równocześnie, ja też, żeby była jasność, nie jestem lekarzem, ale gdyby mnie mama takiego małego dziecka powiedziała, że to dziecko ma taki urywany oddech, bo ona nawet go pokazywała, prawda, jaki jest, znaczy mówiła do telefonu, jaki jest ten oddech, to wie pan, mnie by się rozdzwoniły wszystkie możliwe dzwonki. Ale pani dyspozytorce się nic nie rozdzwoniło, dlatego że ona lepiej wie o tym, że matki panikują, prawda? Ona to wie z założenia. To samo dotyczy lekarzy, którzy leczą te dzieci. Przecież takich przypadków, że gdzieś dziecku nie udzielono właściwej pomocy, każdego roku słyszymy o kilku takich przypadkach. A to są najsłabsi pacjenci, bo ci dorośli, no to jeden będzie cierpiał w spokoju, drugiemu się niecierpliwość uleje i, że tak powiem, odezwie się niegrzecznie i nieelegancko, ale w każdym razie człowiek dorosły jest w stanie coś wywalczyć. Natomiast taki mały pacjent, no nic. No i to jest nie w porządku, po prostu to jest nie w porządku i mnie sam szacunkiem, bo niezwykle go lubię, bo się znamy w ogóle z panem ministrem Arłukowiczem, no mnie wczoraj nie przekonał, dlatego że jest tym ministrem już drugi rok i te sytuacje się powtarzają, więc coś w tym systemie, i to nie mówmy o systemie i o tym, że w tym systemie na końcu są ludzie, tylko mówmy o tym, że ten system jest po prostu niewłaściwy, gdyż nie zmienił mentalności tych, którzy ten system obsługują. Tak, jak Iwaniak potakiwał, słuchając ostatnio. Dokładnie, oczywiście czynnik ludzki jest tutaj jak gdyby najważniejszy, bo to on jest po tej drugiej stronie słuchawki i to człowiek decyduje, czy wysyła, czy nie wysyła. Natomiast system, ale dlaczego ten czynnik? Mówię na koniec, tak? Natomiast generalnie zawodzi oczywiście cały system, bo sytuacja, jak gdyby ta wskazana przez pana redaktora, ale sytuacja, która wydarzyła się niedawno w mojej rodzinie, kobieta dorosła, która wzywała dwukrotnie karetkę pogotowia, bo temperatura jak gdyby z godziny na godzinę rosła. Pojechała do szpitala, nie została przyjęta, no to następnego dnia, czy też drugiego, czy trzeciego dnia okazało się, że została z obrzękiem mózgu zabrana, na szczęście odzyskała przytomność po tygodniu, ale dlaczego? Bo lekarz przyjechał i powiedział, ale czy pani sobie zdaje sprawę, że za karetkę źle wezwaną trzeba będzie zapłacić? I to właśnie powoduje, że ten czynnik ludzki źle działa. Czyli ten system jest postawiony na głowie. Zamiast ratować człowieka, lekarze i ci ludzie myślą o tym, jak i ile będzie to kosztowało. To trzeba do NFZ-u, czy do rządu. Jeśli dzisiaj Szpital Wojewódzki w Płocku ma problemy finansowe tylko i wyłącznie z tego tytułu, szpital, który działa na ostro, czyli są przypadki, które przywozi karetka i trzeba pacjenta przyjąć, tak? Ma problemy z odzyskaniem swoich pieniędzy od NFZ-u, no to system nie jest zdrowy i trzeba zacząć od leczenia tego systemu i to powinien zrobić z tą wrażliwością lewicową, na którą się bardzo często powołuje, pan minister Arłukowicz, któremu oczywiście nie zazdroszczę, bo jest to trudne zadanie, no ale się go podjął. I sam jest pediatrą. Jeśli nie potrafi tego zrobić, to niech po prostu odejdzie. Ja tylko od razu dodam, że systemowe zmiany w funkcjonowaniu nocnej i świątecznej opieki lekarskiej dotyczące najmłodszych pacjentów zapowiedział minister zdrowia Bartosz Arłukowicz po spotkaniu z konsultantami do spraw pediatrii, medycyny ratowniczej i medycyny rodzinnej. To spotkanie zakończyło się przed chwilą, można by nawet. Ja jeszcze tylko zdanie, panie redaktorze.
to niestety nie tylko to w całej służbie zdrowia jest położone do góry nogami i reagowanie oczywiście jest ważne. Natomiast myślę, że dzisiaj trzeba podjąć szersze działania. No dobrze, Jacek Sasin, Prawo i Sprawiedliwość. Bardzo cieszę, że pan minister wreszcie zajął się nocną i świąteczną pomocą medyczną, bo przypomnijmy, że od marca zeszłego roku, czyli to już rok mija, jak NFZ właśnie likwiduje punkty tej nocnej i świątecznej pomocy medycznej. To nie jest tak, szanowni państwo, jak próbuje dzisiaj przekonywać nas minister Arłukowicz i inni politycy rządzącej koalicji, że to jest jakaś wina ludzi, że to jest błąd ludzki. To jest niestety system, który ten rząd zbudował i on powoduje takie właśnie, a nie inne skutki, bo dzisiaj ja myślę, że takie przypadki będą narastać, ponieważ dzisiaj jest tak, że szpitale będą odmawiały przyjmowania ludzi, ponieważ mają narzucane przez NFZ całkowicie nierealne limity przyjęć. Jeśli spojrzymy na sytuację dzisiaj szpitali w Polsce, to bardzo wyraźnie można to wykazać. I dzisiaj szpitale będą bały przyjmować się pacjentów, bo to będzie groziło dyrektorom tych szpitali zadłużeniem i ogromnymi kłopotami. No, niech przykładem będzie mój szpital powiatowy w Wołominie pod Warszawą, który po zeszłym roku ma prawie 14 milionów złotych niezapłaconych nadwykonań. Szpitale dostają nierealistyczne zupełnie limity przyjęć, które tak naprawdę, gdyby się ich trzymać, powodowałyby, że w połowie roku szpital powinien się zamknąć i więcej żadnych pacjentów nie przyjmować. Pomimo to pacjenci się zgłaszają, że to nie są zdrowi ludzie. Do szpitala przychodzą ludzie chorzy, ludzie z zagrożeniem życia i zdrowia. Lekarze, dyrekcje szpitali w poczuciu swojego obowiązku tych ludzi przyjmują, a potem na koniec roku okazuje się, że nie dostają za to pieniędzy. I o ile dotychczas przez ostatnie kilka lat NFZ płacił za tego typu nadwykonania, to w tym roku po raz pierwszy NFZ za te nadwykonania nie zapłacił. Więc mnie w ogóle nie dziwi już dzisiaj, że dyrektorzy szpitali no, dadzą swoim ludziom polecenie, żeby jak najmniej pacjentów po prostu przyjmować. Będą się tego typu przypadki na pewno powtarzały. Do tego jest załamanie ratownictwa medycznego, są likwidowane punkty. Przyjmuje je prywatna firma. Tak, prywatne firmy przyjmują punkty pogotowia ratunkowego. No to wszystko powoduje, że system ochrony zdrowia w Polsce jest w stanie całkowitego rozkładu i za to nie odpowiada dyspozytor pogotowia, nie odpowiada pojedynczy lekarz. Za to odpowiada niestety rząd, minister zdrowia, tylko na koniec, żeby nie było powiedziane, bo oczywiście za chwilę usłyszę tutaj adwersarzy z koalicji rządowej, którzy będą mówili, że ja jako opozycja tutaj atakuję. Otóż zwracam się do pana Budzyna, że to przyznaję. Chciałem przytoczyć zdanie z oświadczenia prezesa Warszawskiej Okręgowej Rady Lekarskiej na temat tej sytuacji właśnie, o której rozmawiamy, gdzie wprost stwierdza, cytuję, obecny minister zdrowia ponosi pełną odpowiedzialność moralną i polityczną za obecny zły stan polskiej ochrony zdrowia. Dedykuję to zdanie tym wszystkim, którzy nie tak dawno obronili pana ministra Arłukowicza, kiedy był złożony wniosek o wotum nieufności na niego. Na wasze sumienie spływają dzisiaj te śmierci, o których rozmawiamy. No dobrze, a ja dodam jeszcze, że w tym spotkaniu, o którym już informowałem, to uczestniczył również dopiero o 16.30 dołączył do tego grona Jurek Owsiak. No i minister podkreślił, że na razie wszystkimi kierują emocje, ale trzeba poczekać na wyniki kontroli, która jest prowadzona m.in. w Wojewódzkiej Stacji Ratownictwa Medycznego w Łodzi. Zapowiedział zmiany, przypomnę, w funkcjonowaniu nocnej i świątecznej opieki lekarskiej dotyczącej najmłodszych pacjentów. Nie podał jednak żadnych szczegółów ani terminów ewentualnych zmian. Minister winę wszystkich, tylko nie swoją. To przejdźmy teraz do Solidarnej Polski. Wojciech Gajewski. Solidarna Polska jako jedyna chyba opozycja do opozycji, do rządu, bo przed chwilą właśnie usłyszeliśmy, że jedyna prawdziwa opozycja, czyli Prawo i Sprawiedliwość. W każdym razie system może jest i dobry, tylko że system służby zdrowia oparty jest wyłącznie na to, żeby był dobry w kwestii finansowej, żeby budżet się zgadzał ministrowi Rostowskiemu. Wyłącznie. System nie jest ludzki. System, w którym nie ma lekarzy rodzinnych pod ręką. Lekarze rodzinni dostają pieniądze za każdego pacjenta 8-9 zł do 2-2,5 tysiąca może być na lekarzu rodzinnym pacjentów i każda złotówka niewykorzystana przy obsłudze tego lekarza
przy obsłudze pacjenta przez lekarza rodzinnego zostaje w formie dodatkowego wynagrodzenia dla lekarza rodzinnego. Tak samo dotyczy pozostałych gałęzi tego systemu, z wyjątkiem dopiero szpitali, które szpitale dostają pieniądze dopiero po tym, jak zaspokoją, zbadają pacjenta, zaspokoją jego potrzeby. Efekt jest taki, że każda z tych struktur, czyli lekarz rodzinny, pogotowie ratunkowe, te wszystkie dyżurne służby przerzucają tego pacjenta i kierują w inne miejsce, dlatego że tutaj po prostu czysto ekonomicznego biznesu nie widzą. Ten system trzeba zmienić koniecznie, bo efekt jest taki, że w budżecie pewnie państwu się wszystko zgadza, ale niestety dochodzi do coraz większych tragedii i tragedii najmłodszych. Efekt jest właśnie widoczny. Solidarna Polska w przeciwieństwie do koalicji uważa, że od dawna, że należałoby właśnie ruszyć kwestie systemowe, bo trudno obwiniać dyspozytorkę za to, że realizuje procedury. Trudno obwiniać też pozostałe podmioty, chociażby lotniczo pogotowie ratunkowe, że nie startuje wtedy, kiedy nie startuje wtedy, kiedy pogoda, nie ma warunków. Tak mieliśmy wystarczyłby lekarz rodzinny, do którego ta rodzina mogłaby zadzwonić, do którego ten lekarz mógłby przyjechać, stwierdzić sytuację niebezpieczną. Ktoś to dziecko leczył wcześniej, prawda? No, tam jest w ogóle bardzo... Ktoś to dziecko wcześniej leczy. Zgodzi się pan, zdarzeń, że które to się też nie jest kolejny argument wydarzyć. Na to, że lekarze rodzinni są tak samo dobrzy, jak lekarze rodzinni też zdarzają się wpadki. Dobrze. To jest też efekt tego Marcin systemu. Kierwiński, Platforma Obywatelska. Może rzeczywiście, no nie da się tak dalej uciągnąć. Może rzeczywiście to państwo pęka najbardziej w służbie zdrowia. Bardzo ważnym elementem systemu są ludzie. Chyba najważniejszym elementem tego systemu, bo nic nie ma takich systemów, które zwalniałyby ludzi z pewnej elementarnej empatii, myślenia o tym, jakie są konsekwencje ich decyzji. Ani razu ta koalicja rządowa nie powiedziała, że w służbie zdrowia, w ochronie zdrowia jest rewelacyjnie, bardzo dobrze i nie ma problemów. Raczej każdy, i pani minister Ewa Kopacz, i pan minister Rulkowicz, dość jasno, otwarcie i szczerze mówią, że służba zdrowia w Polsce boryka się z poważnymi problemami. No panie pośle, ale mówił pan 10 minut, teraz dla odmiany proponuję posłuchać. Należy z całą pewnością te przypadki, z którymi my, te tragedie, z którymi mieliśmy do czynienia, należy sprawdzić pod kątem odpowiedzialności osób, które w tym systemie uczestniczą. Natomiast no jest naprawdę czymś karygodnym głosy opozycji mówiące, że za śmierć, straszną śmierć małego dziecka odpowiada minister zdrowia. To, że odpowiada, to, że za całą służbę zdrowia odpowiada minister, nie oznacza, że można personifikować tego typu tragedię na jego, powiedziałbym, na jego konto. To po prostu jest niegodziwe. I warto, żebyście panowie się zastanowili, gdzie jest granica wykorzystywania tragedii do celów politycznych. W systemie, panie redaktorze, jeszcze trzy zdania. Pierwsza sprawa, jeżeli chodzi o lotnicze pogotowie ratunkowe, warto powiedzieć, że w minionych 4 latach zrobiono więcej niż kiedykolwiek. Wymiana całkowita sprzętu. Warto także powiedzieć, że mimo, że tych pieniędzy pewnie jest za mało w systemie, to przez ostatnie 5 lat ilość pieniędzy w Narodowym Funduszu Zdrowia uległa zwiększeniu dwukrotnie. Warto to mówić, bo nie jesteśmy wolni, nasz system nie jest wolny od problemu, natomiast z całą pewnością wiele jeszcze przed nami do zrobienia. Natomiast nie wykorzystujmy tragedii. Nie wykorzystujmy tragedii niestety do walki politycznej. Panie pośle Sasin, naprawdę rozmawiajmy o konkretnych rozwiązaniach i o konkretnych pomysłach. Jakie konkretne rozwiązania, panie pośle? A nie bijmy pianę polityczną. Jakie konkretne rozwiązania? Bo ja na przykład panu powiem. Dzisiaj Prawo i Sprawiedliwość zapowiedziało i zrobi to w najbliższych dniach. Złożymy projekt ustawy w Sejmie, który będzie obligował, że pogotowie ratunkowe ma wyjeżdżać do dziecka, do każdego zgłoszenia, bo dziecko jako ten jest tym pacjentem, który nie jest w stanie dokładnie opowiedzieć, na co jest chory. Złożymy taki wniosek ustawy. Odrzucicie w pierwszym czytaniu, tak jak wszystkie nasze projekty ustaw. To jest wasza metoda. Wyście też rządzili, to pierwsza sprawa. Mieliście lata tak? czas, to jest... No pewnie, druga wina PiSu, prawda? Sześć lat rządzicie, a jest wina PiSu, prawda? Ale słucha pan, co ja do pana mówię? Lekarz, bo nie mówię, że wina PiSu, tylko mówię, że rozmawiajmy o realnych
problemem. No właśnie, to jest realny problem. Składamy projekt ustawy. A nie bijmy politycznie pianę. Składamy, panie pośle, składamy projekt ustawy. Co minister zdrowia z pana partii ma w tej sprawie do powiedzenia? Jaki ma pomysł na konkretne rozwiązania? Bo nie słyszę tego. On tylko cały czas mówi, że jest mu przykro, że będzie robił kontrolę, że winna dyspozytorka w Pogotowiu. Z konsultantami krajowymi ma właśnie to prowadzić. Czy pan słucha, co inni mówią? Czy pan po prostu... Jak każdy obywatel Polski oczekuje konkretu, bo ja oczekuję od rządu i od ministra, że będzie rozwiązywał moje problemy i problemy każdego obywatela. Sam ze sobą. Panie pośle, nie dyskutujcie sami ze sobą. Za debatę polityczną dzisiejszą. Jacek Sasin, Prawo i Sprawiedliwość. Dziękuję bardzo. Dziękuję, dobranoc. Marcin Kierwiński, Platforma Obywatelska. Tomasz Jędrzejczak, Polskie Stronnictwo Ludowe. Dziękuję serdecznie. Arkadiusz Iwaniak, Sojusz Lewicy Demokratycznej. Dziękuję i dobrej nocy. Wojciech Gajewski, Solidarna Polska. Państwu dobranoc. I Jerzy Budzyn, Ruch Palikota. Dziękuję bardzo.